Moje przyjaciółki i ja byłyśmy otoczone przez plemię tubylców. O nie! Ktoś zaczął szeptać zaklęcia w nieznanym języku. Ogarnęła mnie panika. Nie, nie chcę umrzeć. Nie tak. Od dzieciństwa przyjaźniłam się z Lily, Jenny i Dolly. Wydawało mi się, że jesteśmy zupełnie inne, ale jedno nas łączyło. Wszystkie wierzyłyśmy w nadprzyrodzone moce. Byłyśmy pewne, że różne mistyczne historie to nie tylko bajki, dlatego cały wolny czas spędzałyśmy na okultystycznych rytuałach. Przywoływaniu duchów, wróżeniu z kart, a nawet spotkaniami z medium. Tak bardzo chciałam choć raz zobaczyć coś mistycznego na własne oczy. Aż pewnego dnia zaproponowano nam wycieczkę po zaczarowanej wyspie. Oczywiście od razu się zgodziłyśmy. Już po tygodniu zwiedzałyśmy okolice naszego hotelu. Zamiast pokoi były bungalowy. Wszyscy pracownicy nosili dziwne, tradycyjne stroje, ale najfajniejszy był tajemniczy staw otaczający hotel ze wszystkich stron. Po prostu nas zafascynował. Ciągle siedziałyśmy na brzegu, piłyśmy drinki, tańczyłyśmy i po prostu nie wychodziłyśmy z wody. Nasza wycieczka dobiegała końca. Ja i moje przyjaciółki świetnie odpoczęłyśmy, ale było mi smutno. W końcu nie zobaczyłyśmy niczego mistycznego z wyjątkiem kostiumów, personelu. Dziewczyny się ze mną zgodziły. Hotel nie jest wart swojej ceny. Nie ma w nim nic tajemniczego. Dlatego ostatniej nocy postanowiłyśmy się rozerwać, żeby jakoś zrekompensować nasze rozczarowanie. Wypiłyśmy kilka drinków naraz, weszłyśmy do wody i pływałyśmy tak długo, że na dworze była już głęboka noc. Raz nawet musiałyśmy się chować przed ochroniarzem. Kiedy usłyszałyśmy jego kroki, zanurkowałyśmy pod wodę i wstrzymałyśmy oddech. I nas nie zauważył. Inaczej byłoby po imprezie. Było chyba około 2 nad ranem, gdy nagle woda w stawie rozbryzła. Spojrzałam na dziewczyny. Były tak samo zdezorientowane. Woda w stawie iskrzyła się, jakbyśmy były w samym środku ogromnej żarówki. Lily nieśmiało rzuciła, że to musi być jakieś oświetlenie, ale nie, raczej magia. Najwyraźniej duchy próbowały nam coś powiedzieć. Wreszcie, nie przyjechałyśmy na darmo. Po kilku minutach blask zniknął i dopiero wtedy wróciłyśmy do domu. Nieustannie dyskutując o tym, co zobaczyłyśmy. Czy byłyśmy świadkami czegoś mistycznego? Co to znaczy? Nie wierząc w nasze szczęście, dotarłam do bungalowa i od razu zapadłam w głęboki sen. Rano obudziłam się od krzyków jednej z koleżanek. Co jest? Dolly płakała, trzymając w rękach jakiś pasek. Podbiegłyśmy do niej, ale Dolly milcząc wręczyła nam test ciążowy. Przyjrzałam się i westchnęłam. Dwa paski. Dolly, kiedy udało ci się wpaść? Ciągle jesteśmy razem, przecież nie miałaś czasu. Dolly tylko spojrzała na mnie ze złością i szepnęła, że nie miała chłopaka od ponad roku. To po prostu niemożliwe. Ale mimo to jest w ciąży. Okazało się, że Dolly obudziła się wcześniej niż wszyscy i zobaczyła na półce w łazience 4 testy ciążowe. Słyszałyśmy, że w niektórych hotelach tak się robi. Dla zabawy postanowiła sprawdzić i pokazała 2 paski. Spojrzałyśmy po sobie. To niemożliwe. Dolly skinęła głową na swój brzuch i powiedziała, że od razu zauważyła, jak urósł po kąpieli w stawie. To na pewno z powodu tego głupiego blasku. Włosy stanęły mi dęba. Natychmiast rzuciłyśmy się na testy. A jeśli ja też jestem w ciąży? Boże nie, to jakiś nonsens. Ale już poczułam mdłości. Tylko nie to. 10 minut później w pokoju zapadła śmiertelna cisza. Moje przyjaciółki i ja nie wiedziałyśmy, co robić. Wydawało nam się, że to jakiś żart, ale wszystko było na serio. Wszystkie 4 testy były pozytywne. Wciąż nie rozumiejąc, co się dzieje, postanowiłyśmy udać się do lokalnej kawiarni. Dalsze siedzenie w ciszy było nie do zniesienia. Gdy tam dotarłyśmy, usiadłyśmy przy stole, ale dziewczyny zachowywały się bardzo dziwnie. To wszystko byłoby zabawne, gdyby to nie była prawda. Dolly ciągle płakała. Lily gorączkowo próbowała znaleźć coś w internecie, ale na wszystkich forach zapytanie, czy można zajść w ciążę podczas kąpieli w stawie, budziło śmiech innych użytkowników.
Jenny długo zamawiała coś u kelnera. A kiedy przynieśli jej zamówienie, skrzywiłam się. Maczała kiwi w keczupie. Kto tak je? Z majonezem jest o wiele smaczniejsze, przemknęło mi przez myśl. Nawet nie zauważyłam, jak sama zaczęłam głaskać się po brzuchu. Co ja do diabła robię? Nie. Pilnie musimy coś z tym zrobić. Podszedł do nas kelner. Miał na sobie tradycyjny strój, jakby miejscowy. I wtedy olśniło mnie, zna dokładnie wszystkie legendy i tajemnice wyspy. Od razu zapytałam, co słyszał o tym stawie. A kelner odpowiedział nam tajemniczą legendę. Okazuje się, że staw został wykopany w świętym miejscu, gdzie o określonej porze i w określonych okolicznościach można zajść w ciążę. W ten sposób starożytne plemię kontynuowało swój rodowód. Samo plemię już dawno wymarło, tylko ich dalecy krewni wciąż mieszkają gdzieś w dżungli. Wreszcie jakaś wskazówka. Po pół godzinie przedzierałyśmy się już przez dżunglę. Wiedziałam, że to nie jest wycieczka dla wszystkich, ale nie spodziewałam się, że będzie tak trudno. Co jakiś czas przelatywał nad nami rój dziwnych, ogromnych owadów. Od ich ukąszeń ciało puchło i swędziało. W głowie kręciło mi się od nieznośnego upału, a pot spływał strumieniami. Poza tym Lili nadepnęła na jadowitego węża. Czasami wydawało mi się, że umrzemy w tej cholernej dżungli. Dlatego strasznie się ucieszyłam, gdy zobaczyłam osadę wśród drzew i winorośli. Wkrótce wszystko naprawimy. Mieszkańcy osady patrzyli na nas z niepokojem, ale od razu zapytałyśmy, jak dostać się do ich przywódcy. Jeden z aborygenów uprzejmie zaprowadził nas do największego domu we wsi. Ale wódz odmówił przyjęcia. Przeszłyśmy całą tę drogę na próżno? Ale wtedy Lili olśniło. Zdjęła swoją ulubioną złotą bransoletkę i z wahaniem wręczyła ją wodzowi. Rzucił bransoletce wyniosłe spojrzenie. Wstrzymałyśmy oddech. Ale wódz wziął bransoletkę i wskazał nam swoją chatę. Hurra, dobra robota, Lili. Pierwsze, co zrobiłam, to zapytałam go o staw. Czy naprawdę można tam zajść w ciążę? Przywódca ostrożnie skinął głową, ale powiedział, że od dawna nie stosowali tej metody. Kobiety, które zaszły w ciążę w stawie, urodziły demoniczne dzieci. Zmrużył oczy i zapytał, dlaczego nas to interesuje? Przełknęłam ślinę. Demoniczne dzieci? Zabiją nas teraz, jeśli się dowiedzą. Lili i ja spojrzałyśmy na siebie. Wygląda na to, że myślała o tym samym. Czas się stąd wydostać. Ale wtedy Doli, najbardziej emocjonalna z nas, rozpłakała się, że wszystkie jesteśmy w ciąży. Ona, łapiąc oddech, zapytała przywódcę, co mamy teraz zrobić? Byłam oszołomiona. Doli, cholera, po co mielić językiem? Teraz mamy przerąbane. Wódz długo patrzył na Doli, a potem nagle zrobił kilka kroków w naszym kierunku. Coś złowieszczego mignęło w jego spojrzeniu. Nerwowo przełknęłam ślinę. Sarkastycznie powiedział, że jest tylko jedno wyjście, aby nie wydać zła na świat, to zło musi zostać zniszczone. Musimy szybko uciekać. Zanim jednak zdążyłyśmy się ruszyć, mieszkańcy plemienia otoczyli nas i chwycili za ręce, nie pozwalając nam uciec. Co do diabła się tu wyprawia? Tubylcy szeptali niezrozumiałe zaklęcia. Ich silne ręce ani na sekundę nie rozluźniły uścisku. Nie mogłam uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Wtedy wódz przemówił ponownie. Był pewien, że Bóg ich plemienia z pewnością doceni taką ofiarę. Przez łzy nic nie widziałam. Czy to naprawdę koniec? I nagle mieszkańcy plemienia zaśmiali się głośno. Puścili nas i uśmiechnęli się. To żart. Nabrałyście się? Zaraz co? Jeszcze nie zdążyłam wyjść z szoku. Wódz z uśmiechem powiedział, że nikt nigdy nie zaszedł w ciąże w tym stawie. Po prostu bardzo łatwo nas nabrać. Okazało się, że obsługa hotelu słyszała, jak dużo rozmawiałyśmy z dziewczynami o okultystycznych rytuałach i postanowiła nas nabrać. Oczywiście test ciążowy był fałszywy, tak jak legenda. A staw naprawdę błyszczał tylko dzięki oświetleniu. Nie mogłam uwierzyć, że tak nas oszukali. Lili uśmiechnęła się niezręcznie, a Jenny krzyknęła, że tak się nie robi. Ale z drugiej strony poczułam ulgę. Zdałam sobie sprawę, że nie można we wszystko wierzyć. Wszelkie informacje należy sprawdzić. W przeciwnym razie okażesz się w takiej sytuacji. Wygląda na to, że zamiast praktyk okultystycznych nadszedł czas, abym poprawiła swoją wiedzę, na przykład z fizyki czy biologii.
Na pożegnanie jeden z pracowników hotelu powiedział, że ma dla nas kolejną propozycję. Nocleg na szczycie zaczarowanej góry złamanych serc. O nie, dziękuję, mruknęłam do koleżanek. Teraz nie da się nas tak łatwo nabrać. Film Ci się spodobał? Subskrybuj, polub i wspieraj nasz kanał. Dzięki! Weszłam do klasy. Dziewczyny gorąco o czymś dyskutowały. Wyglądały na zaniepokojone. Słuchając, zamarłam. Po basenie dziewczyny miały mdłości i było im słabo. Wygląda na to, że zaszły w ciążę. Koszmar. Czy mój roztwór zadziałał? Moi koledzy z klasy zobaczyli mnie, a wielka Jill przypomniała mi, że wczoraj z mojej teczki do basenu wylał się dziwny płyn. Dziewczyny zażądały wyjaśnień. Musiałam im się przyznać, że wszystkie są w ciąży. I stało się to przeze mnie. Moi koledzy spojrzeli na mnie groźnie. Chyba koniec ze mną. Tak naprawdę stworzyłam roztwór powodujący ciążę dla mojej starszej siostry. Moja siostra Agata i jej mąż marzyli o dziecku. Ale nie udawało im się to już wiele lat. Agata była zrozpaczona, a ja strasznie się o nią martwiłam. W końcu nie miałam nikogo bliższego niż siostra. Nasi rodzice zginęli w wypadku samochodowym, kiedy byłam bardzo mała, tak więc to Agata mnie wychowała. Ciężko pracowała i wreszcie udało jej się wysłać mnie na studia do prestiżowej szkoły z internatem dla utalentowanych dziewcząt. Agata wierzyła, że pewnego dnia zostanę wielkim chemikiem. Byłam naprawdę bardzo zdolna i dobrze się uczyłam, ale zawsze chciałam jakoś odwdzięczyć się mojej siostrze. Pewnego dnia wpadłam na pomysł, żeby stworzyć roztwór, który pomoże jej zajść w ciążę. Przeprowadzałam eksperymenty potajemnie w szkolnym laboratorium. Musiałam uważać, żeby moi koledzy z klasy i nauczyciele niczego się nie domyślili. W klasie z nikim nie rozmawiałam, dlatego dziewczyny mnie nie lubiły, a ta Franca Jill nieustannie mi przeszkadzała. Ale ja miałam gdzieś te zaczepki. Myślałam tylko o swoich eksperymentach. A przed wczorajszymi lekcjami pływania w końcu zrobiłam roztwór pomagający zajść w ciążę. Teraz moja siostra będzie mogła mieć dziecko. Wepchnęłam fiolkę do teczki i szybko pobiegłam do swojego pokoju. Żeby było szybciej, postanowiłam przejść przez basen, ale Jill zagrodziła mi drogę. Powiedziała złośliwie, że zawsze chciała nauczyć mnie pływać i chwytając mnie za rękę zaciągnęła mnie do basenu. Nie! Próbowałam bronić się teczką, ale Jill chwyciła mnie mocno i ciągnęła na brzeg basenu. Strasznie się boję wody. Puść! Nagle Jill poślizgnęła się i wpadła do wody z moją teczką. Cudem chwyciłam się poręczy, ale zobaczyłam, jak ciążowy roztwór powoli rozpuszcza się w wodzie. Jill też to zauważyła. Cholera! Koledzy i koleżanki z klasy w strojach kąpielowych podeszli do basenu. Zaczynała się lekcja. Szybko wyjęłam teczkę z basenu i uciekłam. Miałam nadzieję, że chlor w basenie zneutralizuje roztwór, ale chyba się myliłam. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że teraz wszystkie moje koleżanki z klasy mają objawy ciąży? I teraz stałam w klasie przed tłumem wściekłych dziewcząt. Natychmiast oskarżyły mnie o celowe wlewanie ciążowego roztworu do basenu. W tym momencie do klasy wszedł nauczyciel chemii, pan Travers. Powiedział głośno, że jutro rano odbędą się planowane badania lekarskie. Cholera. Taki zbieg okoliczności był bardzo nie w porę. Przerażenie wymalowało się na twarzach moich koleżanek z klasy, a Jill syknęła, że jeśli nie przygotuje antidotum, żeby do jutra pozbyć się ciąży, to powie nauczycielce, że kradnę preparaty chemiczne i używam ich do swoich ciemnych eksperymentów. Wtedy wyrzucą mnie ze szkoły z wilczym biletem i nigdzie indziej mnie nie przyjmą. Tylko nie to. Moja siostra Agata będzie strasznie rozczarowana, jeśli mnie wyrzucą. Dlatego szybko trzeba coś wymyślić i zneutralizować efekt roztworu. Zaczekałam do wieczora, kiedy nauczyciele rozeszli się do swoich pokoi i po cichu poszłam do laboratorium chemicznego. Długo głowiłam się nad składem, ale nic nie wychodziło. Była już prawie noc, chciało mi się płakać. Ale potem drzwi gwałtownie się otworzyły i Jill weszła do laboratorium. Chamsko zapytała, czy antidotum jest już gotowe, ale przecząco pokręciłam głową. Jill zażartowała, że tracę pozycję kujona, ale nagle zaproponowała mi swoją pomoc. No cóż, okej, zgodziłam się. Po przejrzeniu moich wzorów Jill powiedziała, że jestem głupia i zapomniałam dodać do składu jeden element. Cholera, ona ma rację. Ale wiedziałam, że ten pierwiastek jest niebezpieczny i może poparzyć skórę. Dlatego nauczyciel chemii trzyma go w swoim gabinecie, który zamyka na klucz. Jill bez zastanowienia zaproponowała, że ukradnie klucz z pokoju pana Traversa, ale ja nie będę okradała nauczyciela. Jill powiedziała, że zrobi wszystko sama i zaciągnęła mnie do sypialni nauczycieli. W pokoju Traversa Jill kazała mi stanąć na czatach i ostrożnie wślizgnęła się do pokoju. Trzęsło mnie z przerażenia. A co jeśli ktoś nas tu zobaczy? Zza drzwi słyszałam chrapanie pana Traversa.
Jill nie pojawiała się przez bardzo długi czas. A co jeśli Travers się obudził? Ale minutę później Jill triumfalnie wyszła z pokoju z kluczem. Udało jej się. Pobiegłyśmy najszybciej, jak się dało, do gabinetu chemicznego. Jill zdecydowanie włożyła klucz do dziurki, ale drzwi się nie otworzyły. Kręciła kluczem w obie strony, bez rezultatu. Klucz nie pasuje. Byłam zdesperowana, ale wtedy Jill wskazała na kratkę obok gabinetu. Możemy się tam dostać przez wentylację. Oszalała? Kratka jest prawie pod sufitem, boję się na samą myśl. Ale Jill powiedziała, żebym nie pękała i podsadziłam ją. Och, jak ja utrzymam takie babsko. Nic nie zrobię. Pochyliłam się, oparłam się o ścianę, a Jill zręcznie wdrapała się na moje plecy. Przez kilka następnych minut Jill próbowała podważyć kratę, ale ta ani drgnęła. Jill, szybciej, długo cię nie utrzymam. W końcu Jill oderwała kratkę, weszła do środka i wyciągnęła rękę, żeby mnie podciągnąć. Z trudem wdrapałam się za nią. Na czworakach pełzłyśmy po zakurzonym szybie. Pajęczyna wchodziła mi do oczu i ust. Dobrze, że czołganie nie trwało długo. Wkrótce zobaczyłyśmy kratkę, za którą znajdował się gabinet pana Traversa. Jill ją wyłamała i zręcznie zeskoczyła na dół, a potem pomogła mi zejść. Dziękuję. Trzeba znaleźć odpowiedni składnik do roztworu. Przeszukałyśmy całe biuro. Grzebałyśmy w szafkach i w biurku, bez rezultatu. Nigdzie nie było składnika. I wtedy zauważyłam małe pudełko w samym rogu. Otworzyłyśmy wieczko i, o dziwo, był tam niezbędny składnik. Ale jak to zabrać, żeby się nie poparzyć? Jill dała mi jakąś szmatę. Świetnie, szybko owinęłam substancję szmatką i wczołgałyśmy się z powrotem do wentylacji. Czy właśnie obrabowałyśmy gabinet chemiczny? Czołgać się z powrotem było dużo łatwiej. Kiedy dotarłyśmy na korytarz i już zeskoczyłam na dół, zobaczyłam pana Traversa. Szedł do swojego biura. Chyba nie odkrył, że brakuje klucza. Cofnęłam się, ale było już za późno. Pan Travers nie zauważył. Wszystko przepadło. Trzeba było jakoś ostrzec Jill lub odwrócić uwagę nauczyciela. W przeciwnym razie koniec. Z przerażeniem wyjrzałam przez okno. Eureka! Zmieszana podeszłam do pana Traversa i ostrożnie zapytałam, gdzie jestem. Travers był zaskoczony, a ja skłamałam, że w nocy lunatykuję. Niech mi pan pomoże wrócić do mojego pokoju. Błagałam go. Zobaczyłam, jak za plecami nauczyciela nogi Jill wyłaniają się z wentylacji. Pan Travers wstrzymał się z odpowiedzią i już się zdenerwowałam, ale nagle ostrożnie wziął mnie za ramię i zabrał od wentylacji. Teraz Jill będzie mogła wyjść niezauważona. Pan Travers odprowadził mnie do sypialni. Czekałam, aż wyjdzie i wróciłam do laboratorium. Tam Jill już czekała na mnie z odczynnikiem. Była zachwycona moją historyjką o lunatykowaniu. Może Jill nie jest taką suką. Już prawie świtało i zostawało coraz mniej czasu na przygotowanie antidotum. Jill i ja szybko przygotowałyśmy wszystkie niezbędne składniki. Podziękowałam jej. Nigdy bym sobie nie poradziła bez jej pomocy. Jill uśmiechnęła się i zapytała, dlaczego w ogóle zrobiłam ten ciążowy roztwór. Na początku nie chciałam jej opowiadać, ale potem pomyślałam, po naszych wspólnych przygodach zbliżyłyśmy się trochę i wyznałam, że to wszystko dla mojej siostry, która nie może mieć dzieci. Tak bardzo chcę, żeby miała dziecko i żeby wreszcie była szczęśliwa. W końcu zastąpiła mi rodziców. Dlatego chcę jej się odwdzięczyć. I wtedy zauważyłam, że Jill prawie płakała. O co chodzi? Jill przyznała, że też nie ma rodziców i jest z domu dziecka. Dodała również, że miała ogromne szczęście, że dostała miejsce w tej szkole z internatem. Za wyniki w nauce dom dziecka zapewnił jej jako jedyne miejsce w szkole z internatem, a Jill powinna być tutaj najlepsza. Dlatego Jill drażniła się ze mną, widziała we mnie konkurentkę i rzeczywiście zazdrości mi inteligencji i zdolności chemicznych. Już miałam odpowiedzieć, ale nagle drzwi się otworzyły i pan Travers wpadł do laboratorium. Jill zamarła z kolbą, do której miała dodać odczynnik. Boże, koniec z nami! Pan Travers natychmiast rzucił się z oskarżeniami na Jill i powiedział, że to jej ostatnie wykroczenie. Jill spojrzała na mnie z nadzieją. Jestem ulubienicą pana Traversa i mogę się za nią wstawić. Ale przestraszyłam się. Nie chciałam, żeby mnie wyrzucili. To zdenerwuje siostrę. Więc w milczeniu wpatrywałam się w podłogę i udawałam, że nie mam nic wspólnego z roztworem. Pan Travers kazał mi iść do swojego pokoju, a Jill kazał się pakować. Została wyrzucona. Wychodząc, Jill szepnęła do mnie: zdrajczyni! I uciekła we łzach. Już w pokoju nie mogłam się uspokoić. Dlaczego stworzyłam i nie stanęłam w obronie Jill? Tak bardzo mi pomogła. Okazała się odważna i pomocna, ale ja wcale. Wkrótce usłyszałam hałas na korytarzu. Cholera, zapomniałam o badaniach.
Wyglądając z pokoju, usłyszałam, jak dziewczyny szepczą ze złością. Wystawiłam je. I wtedy zauważyłam wielką Jill. Ze smutkiem powlokła się do swojego pokoju i wyglądała na taką nieszczęśliwą. Ale to wszystko przeze mnie. Musiałam wszystko naprawić, nawet jeśli zostanę wyrzucona. Odepchnęłam dziewczyny przy drzwiach i pobiegłam do biura pana Traversa. Przyznałam się, że wrobiłam wszystkich, tworząc roztwór powodujący ciążę. Jill nie jest niczemu winna. To ja wciągnęłam ją we wszystko. Pan Travers spojrzał na mnie poważnie, a potem wybuchnął śmiechem. Niczego nie rozumiałam. Posadził mnie na krześle i pokazał mi wyniki badań lekarskich. Powiedział, że dziewczyny nie były w ciąży. Po prostu zatruły się chlorem z basenu. Tego dnia sprzątaczka z nim przesadziła. Następnie nauczyciel z aprobatą powiedział, że skoro Jill nie zrobiła nic złego, to żadna z nas nie zostanie wyrzucona. Ale potem dodał surowo, że Jill i ja będziemy ukarane za kradzież z gabinetu. Następnego dnia spotkałyśmy się z nią na boisku szkolnym, gdzie za karę miałyśmy zamieść liście. Od razu poprosiłam ją o wybaczenie. Bardzo mi przykro, że tak wkopałam Jill. Tak naprawdę byłabym szczęśliwa, mając taką przyjaciółkę jak ona. Jill długo nie odpowiadała i zaczęłam się martwić, czy ona naprawdę mi nie wybaczy, ale potem Jill mnie przytuliła. Od tego czasu zostałyśmy przyjaciółkami. Jej starzy przyjaciele byli zszokowani tym, że Jill cały swój wolny czas spędzała pomagając mi opracowywać nowy roztwór. Wciąż miałam nadzieję, że uda mi się znaleźć środek na ciążę mojej siostry Agaty. Pan Travers zgodził się, aby nam pomóc. Jeśli wszystko się uda, będzie to naukowy przełom. I wierzę w sukces, bo przecież teraz mam obok siebie taką super przyjaciółkę jak Jill. Materiał Wam się spodobał? Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i wesprzyjcie nas. Dzięki.